Cześć, witam Was w filmiku, dzięki któremu dowiecie się, czemu marka Ray-Ban jest taka rozpoznawalna, popularna, kultowa, czemu ciągle nie schodzi z pierwszych stron gazet. Właśnie teraz dowiecie się, o co chodzi z tymi wszystkimi Ray-Banami. Czemu wszyscy chcą je nosić? Nosi je nie tylko Britney Spears, Dakota Johansson, Sylvester Stallone, Leonardo DiCaprio, ale także Małgorzata Rozenek, Edyta Górniak i wiele, wiele innych polskich gwiazd i celebrytów. No właśnie, polskich gwiazd, zagranicznych gwiazd, ale także zwykłych ludzi. Jest marką uniwersalną, ubierze je zarówno 60-letnia kobieta, 22-letni młody chłopak, a nawet 5-letnie dziecko. Jeżeli chcecie poznać sekret Ray-Banów i ich popularności, zostańcie ze mną. Po pierwsze, musicie wiedzieć, że marka postawiła na jakość. Czy wiecie, że wszystkie Ray-Bany mają 100% filtrów UV? I nie tylko UVA, ale także UVB. Czyli odcinają szkodliwe promieniowanie, potocznie zwane UV400. Są przede wszystkim bezpieczne dla naszych oczu i chronią je w 100% przed szkodliwym promieniowaniem. Ray-Bany, które mamy w Optic, są wykonane z najwyższej jakości materiałów, którymi są, już zaczynając od samych soczewek, niezwykle twarde i dobre fizjologicznie dla naszego wzroku szkło, ultralekki plastik, przy tym bezpieczny i odporny na uderzenia poliwęglem. Nie tylko szkła są dobrej jakości ze wszystkimi filtrami, ale także same oprawy są zbudowane z najwyższej jakości materiałów, jakim jest acetat pochodzenia naturalnego, karbon, włókno węglowe, metale, tytan. Solidne szkła i solidne oprawy dają razem produkt wysokiej jakości, który przetrwa z nami nie tylko jeden urlop, ale przy odpowiedniej pielęgnacji nawet kilka lat. Zdarza nam się, że przychodzą do nas klienci ze swoimi nawet kilkunastoletnimi Ray-Banami, a nadal są w idealnym stanie. Drugą istotną cechą jest to, że są rozpoznawalne. Jest to właściwie pierwsza marka okularowa, która nie była no-name. Stało się to dzięki zleceniu wojska amerykańskiego, kiedy w 1929 roku generał McCready zwrócił się do firmy Bausch & Lomb z prośbą o stworzenie okularów, które pomogą pilotom zachować ostrość widzenia, komfort, a przede wszystkim zredukować rażące odblaski. To właściwie wojsko amerykańskie rozpowszechniło kultowy do dzisiaj model Aviator. Model Aviator nosił początkowo nazwę Anti-Glare i dopiero w 1937 roku firma zdecydowała się na zarejestrowanie oficjalnie towaru i oznaczenie go znakiem towarowym, czyli marką Ray-Ban, która miała się kojarzyć po prostu bardziej przeciwsłonecznie. Ray oznacza tutaj promień, a ban zakaz, czyli blokadę przed promieniami słonecznymi. Wydany w 1952 roku model Wayfarer. Został on rozpromowany przede wszystkim dzięki Hollywood. Nosiła go Audrey Hepburn w Śniadaniu Tiffany'ego, występował w filmie Bruce Brothers, a nawet nosił go Tom Cruise w Top Gunie. To mniej więcej właśnie w tym czasie ludzie zaczęli postrzegać okulary nie jako praktyczny produkt, ale także jako modny dodatek. Kolejną ich zaletą jest przystępność i szeroka dostępność. Możemy je znaleźć w butikach i na lotniskach w bardzo, bardzo wielu krajach na świecie. Ponad 80 lat tradycji sprawiło, że mamy mnóstwo kształtów, wiele kolorów i właściwie każdy znajdzie coś dla siebie. Nie tylko ekstrawaganckie produkty, ale zwykłe czy bardziej sportowe. Sam Aviator występuje w ponad 30 kolorach i odcieniach. Okulary te są dobrej jakości, ale w przystępnej cenie i właściwie każdy może na nie sobie pozwolić. Dobrze będzie wyglądała w nich nauczycielka, biznesman, ksiądz, przedszkolanka, a nawet zwariowana tancerka. Zatem są uniwersalne. Każdy odnajdzie w nich coś dla siebie, od zwykłych, klasycznych modeli po bardziej ekstrawaganckie, unikatowe. Poznaliście już sekret popularności Ray-Banów. Ja zapraszam Was po ich wybór do naszych salonów Optic, które znajdują się w Warszawie na Placu Trzech Krzyży w Galerii Mokotów i Arkadii. Na hasło Optic TV dostaniecie od nas 10% zniżki. Ja się z Wami żegnam i zapraszam na nasze media społecznościowe, na Instagrama, Facebooka i na naszą stronę www.optic.pl, gdzie też możecie dokonać zakupu.